pozycję społeczną. Na Boże Narodzenie zawsze od swojego Pana dostawał podwójną dawkę jedzenia. Jeden z parobków schował sobie to jedzenie i poszedł do kościoła na pasterkę. Ale kiedy usłyszał tekst kolędy, wrócił z powrotem, bo miał wrażenie, że wszyscy wiedzą, gdzie to jedzenie schował. Kolejna z kolęd pasterki przybliża pewną prawdę, jak ważną rolę odegrała betlejemska szopa.